Cześć, tu Bartek z roadracing.pl, witam Was wszystkich serdecznie. Zachęcam na wstępie, zanim nie zdążę o tym zapomnieć, do subskrypcji kanału, subskrypcji Instagrama, a zajrzyjcie też na naszego Facebooka, tam jest wydarzenie związane z naszym wyścigiem na roadracing.pl i zasubskrybujcie go, bo tam się również trochę dzieje. Ja może nie jestem osobiście wielkim fanem Facebooka, o czym w roadracingu wszyscy wiedzą, ale prowadzą go moi koledzy, ja tam czasami się udzielam, nie jest źle. Wyścig grawerowy Predator Shot, Grawer Bory Race, zapisy już są w pełni, 50 osób się już prawie zapisało. Działamy dalej, piękny plecak jest do wygrania i ten rower, który przede mną stoi, ma bardzo duży związek z tym wyścigiem. A cóż to za związek? Mianowicie, na tym rowerze, na wyścigu poleci najlepszy kolarz RoadRacing.pl, zdobywca drugiego miejsca na górskich szosowych mistrzostwach Polski w tym roku, Kamil Gromnicki. Zbudowałem ten rower dla niego ja. W sensie dobrałem komponenty, skomponowałem to wszystko Ze starego oryginalnego Ridleya została tylko rama i widelec Nic więcej i obejma podsiodłowa Dosłownie nic więcej Wszystko zostało wymienione I film ten będzie również omówieniem Krótkim grupy GRX 810 No może nie krótkim, zobaczymy jak to wyjdzie ok Cóż to za rower? Ten czerwony rower to Ridley Kanzo Speed. Rama to jest Ridley Kanzo Speed. Ona jest w rozmiarze XS, 525 mm długa. Niecałe 1000 mm baza kół według geometrii, bo jest to ten mniejszy rozmiar. Nie jest to większy rozmiar. To jest XS, nie SK. Także mamy poniżej 1000 mm bazę kół. Rama jest lekka, waży poniżej 1000 gramów. Ma piękne, customowe lakierowanie. Udało mi się wtedy tak zamówić ten lakier, ale. Lakierowanie w Ridleyach, przynajmniej z tych, z którymi ja miałem kontakt, jest różne. Raz jest dobrze, raz jest średnio. Tutaj jest trochę, powiedzmy, tak sobie, bo lakier w niektórych miejscach po prostu odprysnął. Okej, okay, przejdźmy dalej. Geometria jest szybka. Geometria, w związku z tym, że ten rower jest zwarty, to jeździ się na nim naprawdę bardzo szybko. Nie jest to rower sztywny, jakoś masakrycznie, jest to jednak gravel. Widelec wyraźnie pracuje, jest on ym, bardziej absorbuje drgania, jest bardziej miękki niż na przykład w moim byłym BMC Road Machine yy, 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 i dlatego no, dobrze się nim jeździ w terenie. Zaszły pewne zmiany w zakresie kół, jak widzicie I będzie to okazja, żeby przetestować Ja już jeździłem oczywiście na tych kołach na gravelu w lesie Jeździ się bardzo fajnie Są to Evan Lighty New Disc 38 Special Edition Road Racing Najdłuższa nazwa na świecie Ale jest, jak widzicie po tych czerwonych nalepach Wjechały też tu nowe opony Te Evan Lighty, przypomnę, są na mieszance szprych od DT Swiss'a na DT Lightach i DT Compach, Piasty 240, 240, nowe na razie się nic nie dzieje, z bębenkiem rozbierałem go ostatnio, nie wiem czy to można oprócz tego numeru jeszcze jakoś wizualnie sprawdzić, ale wszystko wygląda normalnie, no rozebrałem sobie bębenek nie wyglądało to źle przy przekładaniu kasety na te koła mm. Cóż dalej, jeśli chodzi o mostek? Ja pamiętam, z tym mostkiem była taka historia. Tak się zastanowiłem z którego roweru on pochodzi. Mojego do jakiego roweru ja go kupiłem? Ja go kupiłem do specjalizada Tarmaka s Works SL5, bo chciałem mieć super sztywny przód. Połączyłem dwa produkty FSA. Był to mostek, ten tutaj, który widzicie FSA SLK, który jest dostępny w internecie gdzieś taki test sztywności mostków. On zajął tam czwarte miejsce na kilkadziesiąt mostków, z tym, że przed nim były jakieś monstra po prostu. Naprawdę monstra, ważące pod 180 po 200 gram, no takie po prostu kowadła. A to był pierwszy mostek w akceptowalnej wadze i w turbosztywności. I został mi on po prostu, założyłem go tutaj idealnie, mi pasuje ta dziewięćdziesiąteczka. Kierownica to jest kierownica mega premium, karbonowa kierownica z BMC Road Machine, bardzo lekka i bardzo miękka, stąd też wymieniłem ją dosyć szybko w tym BMC na kierownicę Zipa i z tą kierownicą do sympatycznego kupującego spodgliwis. Pozdrawiam cię, kolego, poszło całe BMC. Mam nadzieję, że będzie zadowolony z jazdy na tym rowerze, tak jak był po pierwszej jeździe. Zawsze jak będę miał coś po testach, będzie mi zostawało, będę to ogłaszał na kanale, żeby móc, żebyście mieli możliwość w pierwszej kolejności kupienia tych rzeczy. Ja nie, 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 nie oczekuję jakichś wygórowanych cen, po prostu niech to wszystko się jakoś kręci, żebym za dużo do tego nie dokładał. Ok, i tak wygląda przód tego roweru. Sztyca to niezawodny model od Cannondale'a, C2, z bardzo łatwą regulacją, niezawodna. Mam ją bardzo długo już, pierwszy raz pojawiła się ona jak wymieniałem oryginalną sztycę Ridleya 4 z która była taka sobie i 27.2 okrągła sztyca wylądowała tutaj dosyć ciekawą historią a nie, to jest standardowa obejma, to nie jest ta, o której myślałem także jest to po prostu trochę cięższa obejma niż, niż normalnie jest w Ridleyach nie, sorry sprostowanie, to jest, to tutaj było, to nie było zmieniane Dalej, wracając jeszcze na chwilę do kół, mamy tutaj tarczę Duraysa i opony IRC yy, Boken. Już Wam pokazuję ten napisik, mi się tak udało nad wentylem go zamieścić, tak jak być powinno. Double Cross, tubres yy, yy, ready. Yy, co o tych oponach? Jeździłem już na nich w terenie. Przede wszystkim, może samo zakładanie. Założyłem je najzwyklejszą przy pomocy najzwyklejszej pompki bez żadnego problemu. U mnie w chacie yy, wieczorkiem sobie siadłem, zalałem je mlekiem, zalałem stansem. Sześćdziesiątka, pełna taka szczykawa szwalbę wjechała do środka. Ja zalewam to mlekiem w taki nieprofesjonalny sposób, że sobie odginam bok opony, wlewam, zaginam, wieszam sobie, żeby opona nie stała, żeby mleko mi nie wyciekło dołem. Wieszam sobie to po prostu na klamce od drzwi, moja żona lepiej, żeby tego nie oglądała i wtedy zaczynam szybko ciach, ciach, ciach pompować. Jak widzę, że ciśnienie idzie do góry, to za chwilę jest parę szczałów i jest po temacie. Tak było z jedną i z drugą oponą. Koła Ewan Lighta do tublessa są stworzone. Także taśma naklejona no parę miesięcy temu jeszcze spokojnie, szczelnie trzyma, opony trzymają swoje ciśnienie, naprawdę nie jest źle, ja jeżdżę na około, tutaj jeżdżę na trochę niższym ciśnieniu niż w Continentalu, pojęcia nie mam dlaczego tak jest, 2,3 bara niżej i też jest ok, porównywalne wtedy są wrażenia do Contiego. Bieżnik ten w lesie wgryza się trochę bardziej, no to z definicji jak on wygląda na końcu wezmę jeszcze GoPro i zrobię Wam takich kilka zbliżeń, jak to wszystko się z bliska prezentuje i jest uczucie takiego trochę większego bezpieczeństwa, jest komfort, mimo wszystko ta opona wybiera nierówności, no bo to jest to co w gravelu jest jedyną rzeczą, która może tak konkretnie wybrać jakąś nierówność, dlatego nie ma co przesadzać z ciśnieniem w oponach gravelowych. Rover bez pedałów waży 8 kg. Yy, pedały są tutaj Time'a, Time Attack yy, XC, jakaś tam edycja taka, chyba 6 ten model się nazywa, z flagą Francji, jakaś limitowana edycja. Ładnie wyglądały, to się zdecydowałem. Ja akurat na to jestem zwolennikiem tych pedałów, pedałów Time'a ze względu na genialne uszczelnienia łożysk. No jedne pedały starczyły mi naprawdę na dobrych kilka lat, już teraz nie chcę sobie przypominać na ile dokładnie, ale jeździłem i jeździłem, aż, aż ducha wyzionęły. Koszyki to Elite Custom, najnowszy model. Chciałem, żeby one były trochę bardziej czerwone, nie są, może pomyślę w przyszłości nad wymianą, zobaczymy. Nie jest to na pewno najpilniejsza sprawa. Sam rower jest no, w związku z taką wagą, bo jak na Gravela rower ważący bez pedałów 8 kg, to szosy Trek'a Emondy ważą więcej Za 30 koła, także no, bardzo mało waży, to dzięki naprawdę fajnej, lekkiej ramie podtarcze od Ridleya I w miarę lekkim komponentom, ale nie super lekkim, na przykład taki mostek jest relatywnie ciężki, sztyca też waży z 230 parę gram Także nie jest to jakaś wielka waga i przechodzimy teraz do napędu od Shimano. O tym napędzie już powiedziano wszystko, bo on miał swoją premierę w 2019 roku. Cóż ja mogę dodać od siebie, jeśli chodzi o samą pracę napędu, to jest ona jak w Shimano bardzo przewidywalna. Pracuje ten napęd bardzo cicho, sprzęgło działa. Ja mam sprzęgło włączone. Ja wybrałem opcję 1 na 11 z kasetą 1142, korba to 170 z zębatką 42 bardzo ładnie trzyma łańcuch to sprzęgło w tylnej przerzutce idealnie, cicho, fajnie pracuje naprawdę jest to wielka przyjemność używać takiego napędu dla mnie największym sztosem tego wszystkiego, no bo z hamulcami jestem zapoznany, bo to jest kopia hamulców Ultegry, to wiem jak to działa no, jeździłem na Ultegrze od 2019 roku, tej tarczowej właśnie od daty premiery akurat GRX -a. To, co jest mega hitem tej grupy dla mnie, to jest kształt klamek, bardzo wygodne klamki, fajna guma z takim tutaj odprowadzeniem wody, jak ktoś jeździ bez rękawiczek. Super wygodne yy, yy, cięgna hamulca, szersze takie tutaj trochę, Zmie podniesiony został punkt obrotu klamki, przez co hamowanie, takie jak ja lubię, bo często jeżdżę w klamkach z klamek jest bardzo yy, wygodne. Yy, I dzisiaj tutaj na pierwszy plan wysuwa się tobi. Robi aferę, bo coś tam widzi. Na... A no wiadomo co widzi. Mojego trzeciego psa, czyli znaczy drugiego, czyli Didi. A tu spokojnie. Jezu! No i się pozbyłem bidonu. Trudno się mówi, kupi się drugi. Co poradzisz? Mój pies uwielbia bidony, nie wiem, czy Wam kiedyś o tym mówiłem, ale on te bidony lubi obwąchiwać, jak ja wracam z, wracam z roweru, bo ja stosuję wodę z miodem. On lubi tą słodkość, która tam jest wyczuwalna. Trudno, niech już się bawi. Oj, Bruno ma swoje prawa, ja się nie potrafię na niego gniewać, a bidon to tam przeżyje. Dobra, wracając do grx yy, yy, no, Bardzo wygodny chwyt, bardzo fajna praca, tu jest ta klamka bez y, mechanizmu do zmiany biegów, oczywiście. Słyszałem, że w najnowszym tym Shimano szosowym kształt Dura-Ace'a i Ultegry został trochę poszerzony właśnie na wzór GRX-ów, czyli nie tak jak w Ultegrze z serii R8000, gdzie szeroka była ta klamka też również w tym miejscu. Tylko tu jest szersza, a tu jest trochę zwężona. No Jest to po prostu idealnie leżąca w ręce, jak robiona pod moje ręce. No naprawdę y, anatomicznie tutaj inżynierowie Shimano rozpracowali dłoń kolarza perfekcyjnie no tu nie ma uwag, ale to jest właśnie taka firma, może oni, oni może nie są najszybsi we wszystkim, może nie zawsze jako pierwsi coś wprowadzą, ale jak już coś wprowadzą to ludzie są z nimi, bo, bo takie jest Shimano i, i i Shimano tak jest już od wielu, wielu lat, ma ono wierną wierną Bazę fanów, ale ja, tak jak mówię, oczywiście lubię Shimano i mam je w swoich rowerach. Ale też jestem za tym, żeby ta konkurencja była w jakiś sposób jakościowa, żeby to w ogóle była sensowna konkurencja, żeby to nie była konkurencja na sztukę. I bo to jest w naszym interesie jako konsumentów, żeby jakiś wybór był i żeby jeden producent nam nie został z napędem, bo wtedy na pewno nie będzie to dla nas ok. Wygląd tego wszystkiego jest bardzo elegancki. Klameczki GRX mają taki fajny kolorek, jest to premium według mnie produkt, przynajmniej ta grupa 810 na pewno wygląda na taką grupę premium, jest jeszcze grupa 600 i 400. 600 kształtem co do samej idei te grupy działają podobnie, ale mają pewne opcje i ograniczenia, którymi się różnią. Może kiedyś GRX-a omówię w całości jeszcze nie wiem, czy to jeszcze masz sens, bo już naprawdę wszyscy wszystko o tym powiedzieli. Ale wracając jeszcze do, do samej grupy. Korba ma drążone ramiona, jest dzięki temu lżejsza, przez co cały napęd również nie jest jakąś specjalnie kowadłem. Wygląda to wszystko naprawdę fajnie i zobaczymy też jak to się będzie eksploatowało. Ja ten rower uważam za skończony projekt, także będę raczej go po prostu eksploatował i patrzył sobie spokojnie jak to wszystko działa w długiej perspektywie czasowej. Nie wspomniałem nic o kasecie, to jest SLX z kaseta. Lekka, szybka maszyna. Siądzie na nią kolasz, który naprawdę wygrywa wyścigi. Jeździ w czołówce najmocniejszego dystansu na, na dużych seriach wyścigowych. W czołówce to mam na myśli, że staje na podium i na generalce również staje na podium. Był drugi na tych mistrzostwach polskich. Że tak powiem, gravel nie jest jeszcze jego specjalnością, bo nie jeździł na gravelu, ale to jest ogólnie zdolny kolasz o bardzo fajnej technice jazdy. I sympatyczny też do bólu. Bardzo go lubię, i dlatego poleci na moim rowerze. A co tam? Będę startował jako chyba jedyny w klasyfikacji konstruktorów na tym wyścigu. Cieszę się z tego, bo na moich rowerach ścigało się już parę osób, oczywiście od nas z klubu, i na naprawdę, pewno naprawdę byli zadowoleni z tego, jak zostały te rowery przygotowane do tych wyścigów. Łańcuch w tym rowerze to jest Ultegra. No i tak to się prezentuje. A jeszcze jedna informacja. Wewnętrzna szerokość tej felgi w Newdiskach Evan Lighta to jest 21 mm. Opona 38 IRC napompowała się do 38,8 mm. Także taka jest efektywna szerokość. Opony na tej feldze to jest absolutny max, jeśli chodzi o ten rower. Tu już nic więcej nie wejdzie. Siodło to jest siodło pode mnie. pewnie wymienimy je na Kamila, bo on takich szerokich siodeł ogólnie ma tolerancję dużą. Powiem Wam, on jest człowiekiem z gumy, jeśli chodzi o rowery ale 150 piątki siodła może nie przeżyć na 40 km, także wsadzimy mu coś węższego, ja mu ten rower pożyczę przed wyścigiem parę dni, żeby sobie go jeszcze ustawił, prawdopodobnie bym mu zalecał wymianę mostka, co będzie niezłą zabawą, bo tu jest taki specyficzny uchwyt do garmina z taki na przedłużanych śrubach metalowych tulejach. no Jest tu trochę zabawy, ale nie jest jakoś mega skomplikowane. Zobaczymy, czy on będzie musiał w ogóle to robić, ale chyba będzie musiał. No on jest jednak 6 cm wyższy ode mnie yy, i raczej lepiej będzie musiał jechało z mostkiem setką. Mam tych mostków trochę, coś mu pożyczę yy, i będzie to wyglądało wtedy ok. No dobrze, także to jest Ridley, przygotowany dla Kamila na nasz wyścig. Zachęcam Was serdecznie do zapisywania się na ten wyścig. Mamy już tam prawie 50 chętnych. Czekamy na dostawę gigantycznej bramy startowej, zamówiliśmy bramę regulowaną, która może mieć 8 lub 6 metrów. 8 to chyba by starczyło na pas autostrady, ale w przyszłości będziemy myśleć o organizacji wyścigów również szosowych, także chcieliśmy, żeby ta brama po pierwsze była dobrej jakości, a po drugie miała wymiary, które będą uniwersalne i starczą nam generalnie w każdej sytuacji i stąd taka szerokość, fajny projekt będzie wyglądała super, będzie stała pod wiaduktem u nas w Bolesławcu i nie możemy się doczekać tej imprezy będziemy oczywiście z Wami na bieżąco w kontakcie poprzez właśnie tego Facebooka zachęcam też właśnie, żebyście tam kliknęli również swojego lajka like jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście pamiętajcie też o Instagramie, o subie tutaj na kanale bo tu się dzieje bardzo dużo ja, jeśli chodzi o mnie, to rozglądam się powoli za szosą dla siebie. Możecie pisać w komentarzach, co byście proponowali. Może coś pominęłem, chociaż w to wątpię, no ale może, akurat. Także, jeżeli znacie mnie trochę, a pewnie z kanału mnie trochę znacie. Macie wyobrażenie jakie ja rowery mniej więcej lubię, chociaż to też ciężko zdeterminować, bo ja tutaj jeździłem naprawdę na różnych rowerach i potrafię znaleźć pozytywy i z Gianta Defy i z Meridy Reacto, które to są rowery stojące na dwóch przeciwległych spektrach techniki rowerowej, ale to jest taki charakter tutaj jakby oceny, że ja oceniam jakość tego roweru w danej kategorii i stąd potrafię docenić i to i to, bo w swoich kategoriach to są bardzo udane konstrukcje. Dobra, to co, jeszcze minutka nagrania takiego z GoPro specjalnie dla tych z Was, którzy lubią te ujęcia takie z bliska. Sorry, nie wyszorowałem opon, zaraz też idę do lasu, to trochę mi się nie chciało, przyznam szczerze, się przejechać na Ridleyu I, i do zobaczenia następnym razem, a ja przełączam się na GoPro. Okej okay. i specjalnie tutaj dla Was takie ujęcia trochę z bliska tego roweru Zaczniemy może od przodu Tu mamy mostek FSA Bardzo solidny, bardzo sztywny, super wykonany mostek FSA SLK z takim szarym dekolem Standardowe podkładki i topcap te które były z 4Z logo na topcapie To jest kierownica z BMC tu nawet widać yy, opisy dotyczące tej kierownicy. Karbonowa, yy, bardzo lekka. Jej charakterystyczną cechą jest to, że jest dosyć miękką kierownicą i to idealnie pasuje do Gravela. Ok, tu mamy klameczki, klamki GRIXA 810. Jest to grupa porównywalna do Ultegry z serii 8000, jeśli chodzi o klasę wykonania, materiały i. I sposób działania, oczywiście, to jest troszeczkę szersze, mam wrażenie, w, w Giericksie: 11 biegów. W tej klamce nie ma nic, wygląda tutaj, jakby to było po prostu zdemontowane od tej strony. Bardzo fajna guma, jeśli o to chodzi. Wygląda ona tak, jak działa czyli ma takie perforowanie. Jest to naprawdę spoko. Tutaj nawet przy opadach deszczu, jeżeli ktoś jeździ bez rękawiczek, powinien czuć się bardzo bezpiecznie. Ok, oglądamy dalej, co my tutaj mamy. Przestawimy sobie trochę to koło, żeby widzieć lepiej markę opony. IRC Boken Double Cross Tubeless Ready. Tak wygląda bieżnik tej opony. No, żebyście sobie mogli obczaić boczne klocki są dosyć wysokie jak na gravelowe zastosowanie środkowe są bliżej siebie dzięki temu mamy też taką fajną trakcję na twardszych powierzchniach i naprawdę fajna konstrukcja 38,8 mm na kołach Ewan Light New Disc do tylu się to pompuje wygląda na tym kole bardzo fajnie bo tu felga jest szeroka felga ma 29 mm na zewnątrz. Także prezentuje się okazale. Fotel Speca Power 155 na tytanowych szynach. Korba Gerix 170 i 42 zęby. Jak widzicie, właśnie odprysk lakieru tam za za jeden z odprysków lakieru. Jest ich tu trochę więcej drobiazgów takich później. Przerzutka GRX z włączonym sprzęgłem 810. Świetnie sobie radzi, super cicho pracuje, nie ma problemów ze zmianą pod pełnym obciążeniem. Bardzo dobra konstrukcja. No ona czerpie z technologii MTB Shimano, którą ja również cenię. I tylko o Shimano myślę przy budowie swojego Dream czyli Scotta Scale'a, którego będę odbudowywał. Taka decyzja już zapadła, że będzie to Shimano. Także same plusy, bardzo fajna praca, nie jest to jakiś napęd klasy nie dura czyli powyżej tego co tutaj mamy, a pracuje to wszystko idealnie, cicho na zwykłej kasecie SLX-a. Pod wrażeniem jestem naprawdę tego jak to się Shimano udało. Shimano co prawda dosyć późno przyłączyło się do segmentu gravel, SRAM tu był obecny od kilku lat, ale od razu pozamiatało. Temat, w, powiem w gravelu jest trochę bliżej chyba SRAMowi Pozycji, jeśli chodzi o pozycję zajmowaną niż w szosie Bo mam wrażenie, że w szosie jednak Shimano dominuje Ale to takie moje zdanie Ok, zaciski GRX-a, jak widzicie One wyglądają identycznie jak zaciski Ultegry Mamy tylko inny malunek to również logo GRX-a, pedało, o których Wam wspominałem Pedały Yy, taj, yy, przepraszam, taima, tak jest. Yy, XC bardzo fajna konstrukcja, super uszczelniona, super trwała. Yy, akurat korzystam z pedałów taima, bo tak już mam od paru lat i mi się one sprawdzają. Kolorek tych zacisków jest taki szary bardziej. Może to trochę nawiązanie do dyscypliny. Yy, rotory, yy, tarcze hamulcowe to D-Race, tak jak widzicie. Nakrętka to również Durace, bo w niektórych kołach mam tarcze Durace. ale nakrętkę DT Swiss'a, taką bardzo ładną. No i tutaj też Boken Double Cross. Fajna opona. Tutaj z tej strony lepiej widać, bo jest lepsze światło. Jak te klocki tutaj pięknie się prezentują. Na boku. Dzięki temu można się w przechyle nie obawiać o to, że Ci rower spod 4 liter wyjedzie. Tutaj bardzo bliskie mi sformułowanie Road Racing Special Edition. Wczoraj, czy kiedy to ja jeździłem w lesie? Wczoraj czy przez wczoraj możecie sobie na strawie spojrzeć. Zapraszam też na strawę oczywiście. Jest tam już prawie was 400. Mniej więcej tyle samo co na Instagramie. To może nawet są te same osoby. Także jest OK. Bo to też jakiś jest sposób, żebyście szybciej trochę zobaczyli, czym ja się zajmuję w danej chwili i custom. Jak się to dokładnie teraz nazywa? Custom Race Plus od Elite. Koszyki, bardzo fajne. Miały być czerwone. Kuźwa, tu czerwonego jest tyle, co kot płakał. Jest taki bardziej brązowy kolor, nie wiem do czego mi to tu pasuje, chyba do niczego. Znakiem tego ich dni są policzone. A dla demokracji, owika od Srama. Żeby nie było, że jestem jakiś uprzedzony. Mamy tuwico od Srema. Tak jak mówię, ja jestem za tym, jak chyba większość z nas, żeby jednak była jakaś konkurencja w tym rynku komponentów rowerowych, dlatego SRAM a absolutnie nie skreślam. Ja kiedyś miałem nawet grupy Srama w MTB przeważnie dosyć wysokie, bo XX1, X0 2 razy 10, pierwszą edycję XX1, tą jedenastkową jeszcze. Chodziło to wtedy fajnie i myślę, że dalej chodzi nieźle, jeśli chodzi o MTB, ale jest jak jest. ok. Kaseta SLX, to już mówiłem koła Evan Light z 240kami, jak widzicie przód tył. Yy, ok, rower daje dużo radości w terenie, fajnie się zbiera, fantastycznie się zbiera, będzie mógł to potwierdzić albo i nie potwierdzić Kamil yy, i zobaczymy jak to wszystko ostatecznie się. Ułoży 25 września, do zobaczenia. O, pierwszy raz macie chyba okazję zobaczyć Didi. Didusia to jest mój jamniczek. Taki pseudo-jamniczek, bo to jest piesek, którego znaleźliśmy w rowie. Niestety, ktoś go wywalił. Taką myłą, miłą myszkę. I to jest szczęście największe naszej rodziny, malutkie. Tolerowane oczywiście przez. Mojego drugiego psiura, który właśnie załatwił mój bidon. Bruno, co ty z bidonem zrobiłeś? Nic nie mówi, nigdy nic nie mówi. Co bym się go nie pytał, jeszcze nigdy nic nie powiedział. Taki jest gość z niego. Dobra, do zobaczenia następnym razem. Didusia też już była w filmie. Jest gwiazdą od dzisiaj. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.